no. I mów do kamery, przyplasz. Dwie nastolatki w wieku 13 i 14 lat biły i wyzywały 16-letnią dziewczynę. Do zdarzenia doszło w Jaworznie, a drastyczne nagranie z zajścia trafiło do internetu. Widać na nim, jak 16-latka jest kopana i obrażana. Jest cała we krwi. Policji udało się ustalić sprawczynię. Obydwie zostały zatrzymane i trafiły do policyjnej izby dziecka. Teraz będą odpowiadać przed sądem rodzinnym. Wczoraj po zatrzymaniu 13- i 14-latka zostały wstępnie rozpytane, natomiast dzisiaj będą z nimi wykonywane już czynności procesowe. Wiemy również ze wstępnych ustaleń policjantów, że dziewczyny te już wcześniej stwarzały problemy wychowawcze. Policja prowadzi postępowanie pod kątem pobicia i kierowania gróźb karalnych. Wczoraj 16-latka wraz ze swoim opiekunem prawnym złożyła oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Przeszła także badanie lekarskie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że między nastolatkami miało dojść do konfliktu. Policja nie informuje, na jakim tle. Wydawało się, że będzie to rutynowa akcja gaśnicza pustostanu, jednak w trakcie działań prowadzonych w miejscowości Wrzosy w powiecie kłobuckim w okolicach Częstochowy strażacy natrafili na ludzkie zwłoki. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, jakiej to są płci zwłoki i w jakim wieku dana osoba była. Na miejscu były prowadzone czynności m.in. policjantów śledczych z komendy w Kłobucku, z komisariatu w Krzepicach oraz technika kryminalistyki, a także biegłego zakresu pożarnictwa. Nieoficjalnie mówi się, że osoba, która zginęła w pożarze, mieszkała w pustostanie i utrzymywała się ze zbierania złomu. Przypomnijmy, że do pożaru we Wrzosach doszło wczoraj tuż po godzinie 20. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia rozpoznano pożar w fazie rozwiniętej budynku z dużym zadymieniem. Na razie nieznane są dokładne przyczyny pożaru pustostanu. Sprawę bada policja pod nadzorem częstochowskiej prokuratury. Gminy wciąż czekają na środki z Krajowego Planu Odbudowy, dzięki którym mogłyby rozpocząć planowane inwestycje. Przedstawiciele urzędów szukają źródeł dochodów własnych, a okazuje się, że całkiem solidnym zastrzykiem gotówki mogą być podatki i opłaty lokalne, w tym te od przedsiębiorców. To są dochody na poziomie około 200 milionów złotych i różnego rodzaju niespodzianki. Mamy również takie ustawowe, proszę sobie wyobrazić na przykład, że poprzez jakieś niedoróbki legislacyjne pojawiła się luka w przepisach podatkowych. Chodzi o to, że na działce, która może mieć na przykład kilkanaście hektarów, wystarczyło, żeby na niewielkim odcinku był tor kolejowy, to cała działka była zwolniona z podatku od nieruchomości. Gospodarze miast wskazują, że egzekwowanie podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców jest trudne, a Najwyższa Izba Kontroli w 2022 roku prześwietliła realizację dochodów własnych gmin w części województw. Raport kontrolny wykazał, że opłaty lokalne, jak i podatki nie zawsze były pobierane w sposób prawidłowy. W konsekwencji NIK zadecydował, że kontroli poddane zostaną kolejne województwa, w tym śląskie. Nie w pełni prawidłowo ustalano i pobierano podatki i opłaty lokalne. We wszystkich gminach wystąpiły też liczne nieprawidłowości w dochodzeniu zaległości z tego tytułu. Ustaliliśmy też szereg nieprawidłowości w udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wystąpiły nieprawidłowości polegające głównie na braku lub nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników. Nieprawidłowości, na jakie wskazują gminy, są najczęściej powodem do przeprowadzenia kontroli w terenie. W przypadku osób prawnych najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością jest zaniżanie podstawy opodatkowania, na przykład w związku z niezgłaszaniem budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych. W konsekwencji ustala się właściwą podstawę opodatkowania, a to może spowodować naliczenie podatku za lata, w których wykazano nieprawidłowości. Takie kontrole mają jednak swoje ograniczenia. Następna kontrola u danego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami może się odbyć w roku kolejnym po danej kontroli, ale po pierwsze nie może dotyczyć tej samej nieruchomości, a po drugie nie może dotyczyć tego samego okresu czasu, który był kontrolowany w przypadku tej wcześniejszej kontroli, więc o tym trzeba pamiętać. Te wszystkie kwestie reguluje ustawa o ordynacji podatkowej, ale też ustawa o prawie przedsiębiorców. Jak wskazują eksperci podatkowi, powodem do ponownych kontroli może być typ posiadanego majątku. Są obiekty, co do których sposób opodatkowania jest sporny. W
przypadku różnych gmin kontroli dokonuje się w różnych odstępach czasu. Niektóre nieruchomości przedsiębiorców poddawane są kontroli raz na kilka lat, inne rok po roku, czego, jak podkreślają specjaliści, żadne przepisy nie zabraniają. Powodów, dla którego ktoś został wytypowany do kontroli, no może być wiele. Mogą to być informacje, na przykład uzyskane z Wydziału Budownictwa o zakończeniu pewnej inwestycji w związku z tym, że nowy majątek do opodatkowania powinien się pojawić. Może to też wynikać z informacji od notariusza o nabyciu przez dany podmiot majątku, czy też z wewnętrznych działań polegających na przykład na analizie zdjęć satelitarnych i porównaniu skali majątku na mapie versus to, co jest w rzeczywistości opodatkowane. Trzeba też pamiętać, że sama kontrola nie jest niczym złym. Trzeba być po prostu do kontroli przygotowanym, to znaczy trzeba regularnie weryfikować swoje rozliczenia podatkowe, śledzić orzecznictwo, śledzić zmiany przepisów. Raporty NIK z 2022 roku pokazują, że wiele gmin przez lata nie przeprowadziło ani jednej kontroli. To spowodowane jest brakami kadrowymi, bo jak wskazuje prawo, tylko urzędnik może taką kontrolę podjąć. A urzędników posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie brakuje. Ułatwieniem mogą być dostępne dziś narzędzia elektroniczne. Możemy sprawdzać mapy, możemy sprawdzać ewidencję gruntów i budynków i na tej podstawie sobie zweryfikować z wnioskiem przedsiębiorcy, jaką powierzchnię zajmuje. Są też te, jak wspomniałem, ortofotomapy, tutaj bardzo łatwo też tą powierzchnię zmierzyć. No i ta metoda tradycyjna, ale wymagająca oczywiście najwięcej czasu, czyli wizyta w terenie. My nie zatrudniamy nikogo z zewnątrz, jak informuje naczelnik Wydziału Podatków, tutaj ordynacja podatkowa zabrania nam zatrudniania firm zewnętrznych. Kontrole, które przeprowadza z kolei NIK, mają zmierzyć do poprawy funkcjonowania systemu podatkowego oraz zwiększenia wpływów z podatków do budżetu gminy. Obecnie na terenie województwa śląskiego są one przeprowadzane m.in. w Tarnowskich Górach, Lublińcu, Myszkowie i Kłobucku. Zakończyć mają się z początkiem czerwca. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Bobrek w Bytomiu. Na jednym z osiedli zawaliła się przybudówka budynku mieszkalnego. Nasze działania tutaj na miejscu w tej pierwszej fazie polegały głównie na sprawdzeniu tego miejsca, w którym doszło do zawalenia. To gruzowisko zostało sprawdzone przez dwa psy do poszukiwania ludzi. Zostało sprawdzone przy użyciu kamer wziernikowych. Wykluczono przebywanie osób. Do wypadku doszło przy ulicy Ludwika Pastera. Przybudówka należała do charakterystycznych budynków tzw. nowej kolonii robotniczej, wybudowanych na początku XX wieku, m.in. dla pracowników pobliskiej huty Julia. Choć przyczyn zawalenia się jednokondygnacyjnej przybudówki można szukać w złym stanie technicznym całego budynku, to mieszkańcy osiedla mają własne zdanie na ten temat. Walili wariaty, takie pierlikami tam tukli sobie wariaty, takie łebunie wczoraj wieczorem. To się przewróciło o tym, no. O co miałem innego zrobić? Złą wyciągają, byle co kradną, co to pan widzi, tak to jest. No, wczoraj jeszcze z przeprzykiem wielu wieczorem, pół 11. Doszli, bo bardzo potem się zawaliło, no. Koniec. Ostatni mieszkańcy kamienicy wyprowadzili się w styczniu tego roku. Lokatorzy sami poprosili miasto o przyznanie im lokali zastępczych. W tej chwili oczekujemy na decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie wyburzenia tego budynku. Decyzja może zostać podjęta na dniach. Potem wyburzeniem całego budynku przy ulicy Ludwika Pastera 4 zajmie się prywatna firma. Chorzów kolejnym miastem w regionie z rondem praw kobiet. Już oficjalnie sygnowane ma być uhonorowaniem kobiet i należnych im praw. Jesienią zeszłego roku radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy rondu u zbiegu ulicy Nomiarki z drogową trasą średnicową, a wnioskodawcą był Bartłomiej Czeja. To jest może symboliczny na początek, ale od symbolów się zaczyna, a następnie trzeba walczyć o równouprawnienie także kobiet w pracy, w zarobkach, bo w tej chwili kobiety no, za tą samą pracę no, niż robią mi się zarabiają mniej niż mężczyźni. Bo mówimy też głośno gdzieś tam o przemocy wobec kobiet w domach. Ja od lat gdzieś tam działam na rzecz praw kobiet, żeby nie było przemocy wobec kobiet, żeby kobiety miały równe prawa. Po prostu uważam, że im się to należy, tak? To nie możemy patrzeć, że mężczyzna jest czymś lepszym. Rondo, które zyskało miano praw kobiet w Chorzowie, to już czwarte w województwie śląskim. Wcześniej swoje ogłosiły Częstochowa, Bytom i Sosnowiec, a w tym ostatnim dodatkowo powstała Galeria Praw Kobiet. Ta mieści się w przejściu podziemnym nieopodal ronda, a teraz z okazji 8 marca została odświeżona.
Mówi między innymi o tym, że dziś coraz bardziej popularne feminatywy to tak naprawdę powrót do tego, co uchodziło za powszechne przed komuną. O tym, jak należy się wzajemnie traktować, jak wygląda tolerancja, że nie ma tutaj mowy o wywyższaniu się jednej płci nad drugą. Naprawdę, to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć. Jest to wystawa z ogromnym przekazem emocjonalnym. Tak uważam, my jako rodzic, jako tata dziewczynki, która sama mi zwraca wielokrotnie już teraz uwagę na to, jak powinienem nazywać niektóre zawody, to takie doświadczenie też prywatne pokazuje, że zmienia się nasz stosunek do tego. O tym, że stosunek się zmienia, pokazały liczne marsze, których byliśmy świadkami w 2020 roku po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jedne z największych protestów w regionie przechodziły przez Dąbrowę Górniczą, gdzie dziś aktywistki zbierają podpisy pod petycją w sprawie utworzenia Ronda Praw Kobiet również tam. Chcemy uhonorować tym wszystkich mieszkańców, którzy brali udział w protestach i jakby wyrażali i wspierali mocno tutaj prawa kobiet. Co istotne, były ruchy obywatelskie, duży ruch społeczny. Dlaczego chcemy, aby to mieszkańcy podpisali petycję? Ponieważ to dla nich. Chcemy, aby oni byli częścią tego projektu. Nie chcemy, żeby to był projekt polityczny. Chcemy, żeby to był projekt obywatelski, poparty jak najbardziej politykami, jeśli mają ochotę. Oczywiście mogą się do nas przyłączyć. Docelowo Rondem Praw Kobiet miałoby zostać mianowane nowo powstałe nieopodal Pałacu Kultury Zagłębia. Jednak aktywistki otwarte są także na inne propozycje. Agnieszka Kasprzyk 11 dni temu miała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach operację guza mózgu i lewej półkuli. Straciłam przytomność będąc w pracy pod koniec ostatniego dnia, 20, dokładnie 6 listopada. Wylądowałam w szpitalu i wtedy się zaczęło. Lekarze dokonali rezonansu i został wykryty guz mózgu na lewej półkuli. Nie miałam żadnych objawów. Brałam udział w półmaratonach, w biegach, w sierpniu byłam na rysach, jakby mi nic nie było, tak? W bezpiecznym przeprowadzeniu zabiegu lekarzom z UCK w Katowicach pomógł NextIM. To nowoczesne urządzenie, które placówka ma jako jedyna w Polsce. Służy ono do mapowania mózgu pacjenta przed operacją chirurgiczną. Chodzi o to, aby wskazać lekarzom obszary w mózgu, na które muszą szczególnie uważać podczas zabiegu. Wszystko po to, aby nie spowodować paraliżu albo zaniku mowy u pacjenta. Tutaj stosujemy metodę stymulacji magnetycznej. Do mózgu pacjenta są podawane impulsy magnetyczne i z drugiej strony mamy odbiór albo ze strony mięśni pacjenta, albo ze strony jego wypowiedzi, jeżeli mówimy o mapowaniu kory elokwentnej, czyli mowy. I w ten sposób neurochirurdzy mogą na mapę wirtualną, trójwymiarową mapę pacjenta nanieść pewne punkty. I choć podobne obrazy można uzyskać dzięki choćby rezonansowi magnetycznemu, to nie są one aż tak dokładne jak z urządzenia NextIM. Samo badanie jest też prostsze. Trwa dość krótko, około pół godziny. Pacjent nie wymaga przygotowania specjalnego. Tak jak dzisiejszy pacjent przyszedł prosto z domu, po badaniu pójdzie do domu. Tak, nie musieliśmy go jakoś przygotowywać. Ale to nie jedyne zastosowanie sprzętu. Można go także wykorzystywać w radioterapii czy rehabilitacji pacjentów. To narzędzie stosowane będzie również w usprawnianiu pacjentów po udarach mózgowych, po operacjach neurochirurgicznych, w których doszło do deficytu neurologicznego. I dzięki temu urządzeniu również zyskamy możliwość wyrehabilitowania pacjenta z niedowładu i z zaburzeń mowy, czyli z afazji. Urządzenie, z którego korzysta UCK w Katowicach, kosztowało prawie 2 miliony złotych.